Jedno kliknięcie. Tyle wystarczy, aby stworzyć kompletną prezentację do szkoły, na studia czy też pracy, a to wszystko jest możliwe dzięki sztucznej inteligencji całkowicie za darmo. Prezentacja stworzona przez sztuczną inteligencję może wyglądać tak. Zadba ona o wszystko, od wygenerowania odpowiednich tematycznych treści poprzez aspekty wizualne. Tak więc to koniec z nudnymi prezentacjami i godzinami zmarnowanymi na ich przygotowaniu. Aplikacja, która pomoże Ci stworzyć prezentację za pomocą sztucznej inteligencji dosłownie kilkoma kliknięciami, nazywa się Gamma. Link oczywiście wrzucę Tobie także w opisie. Narzędzi AI, za pomocą których możesz wygenerować prezentację, jest na rynku co najmniej kilka. To, co wyróżnia Gammę, to cennik. Jest ona dostępna całkowicie za darmo, bez żadnego okresu próbnego i innych haczyków. Wystarczy, że klikniesz teraz tutaj Get Started lub tutaj w prawym górnym narożniku Try for Free. Możesz się teraz zarejestrować podając swój adres e-mail lub użyć konta Google. Po zarejestrowaniu od razu zobaczysz taki widok z trzema dostępnymi kawałkami. To są możliwości tworzenia naszej prezentacji. Pierwsza z nich to tworzenie prezentacji z notatek. To może się przydać, jeżeli chcesz się na przykład uczyć właśnie na studia. Kiedy masz całą masę notatek, to w łatwy sposób możesz je przetworzyć w atrakcyjną prezentację, z której będziesz się łatwiej uczyć i zapamiętywać, szczególnie jeśli jesteś wzrokowcem. Druga opcja to generowanie prezentacji za pomocą AI. Tą opcję w skrócie pokazałem w moim poprzednim filmie Top 10 narzędzi sztucznej inteligencji. Trzecia opcja, myślę, że przyda Ci się, kiedy masz swój sklep internetowy lub stronę z usługami. Wtedy wystarczy, że wkleisz link i na tej podstawie zostanie przygotowana atrakcyjna wizualnie prezentacja. Teraz pokażę Ci każdą z tych trzech opcji w skrócie, jak z niej korzystać i wycisnąć jak najwięcej, aby robić super prezentację. Zacznijmy od pierwszej opcji, czyli prezentacja z notatek. Przygotowałem sobie tutaj pewne notatki, oczywiście wygenerowane przez AI na potrzeby tego filmu. Wkleiłem je tutaj w to okienko i przechodzimy dalej do tworzenia naszej prezentacji. Oczywiście treść tutaj może być zdecydowanie bardziej obszerna i chaotyczna. Chodzi po prostu tutaj, aby na tej podstawie sztuczna inteligencja mogła zacząć coś tworzyć i działać. Dalej zaznaczamy, że chcemy, aby właśnie była to prezentacja, no i przechodzimy dalej. Teraz musimy zadecydować, jakie treści mają się znaleźć w naszej prezentacji. Czy na podstawie naszych notatek sztuczna inteligencja ma wygenerować jakieś treści, czy ma je skondensować, czyli można powiedzieć streścić i wyciągnąć najważniejsze informacje. Myślę, że druga opcja przyda Ci się zdecydowanie bardziej wtedy, kiedy masz bardzo dużo notatek właśnie na przykład z zajęć. Ze względu na to, że notatka, którą ja dostarczyłem, jest już dość mocno skondensowana, to wybierzmy opcję tutaj generowania. Następnie musimy dopasować, jak bardzo rozbudowany chcemy mieć tekst na naszych prezentacjach. Czy chcemy, aby to było bardziej jedno konkretne zdanie, takie chwytliwe hasło, proste do zapamiętania, czy może coś bardziej, tak jak zwykle się robi w szkole, czyli kopiuj, wklej treść z Wikipedii czy z jakiegoś innego źródła. Tutaj jest także opcja pośrodku, czyli coś raczej stonowanego, zrównoważonego. Dlatego ja spróbuję wybrać może właśnie tę opcję na koniec najbardziej rozbudowaną, aby sprawdzić, co sztuczna inteligencja wygeneruje na bazie naszych notatek. To będzie nasz pierwszy test. Chyba już sztuczna inteligencja wychwyciła, że nasze notatki są na bardzo podstawowym poziomie, dlatego tutaj odpowiednio to nazwała. To, co znajduje się w tym polu, będzie miało zdecydowanie wpływ na to, jakie treści zostaną stworzone i czy język ich będzie zaawansowany, czy raczej prosty. Tak więc jeśli tutaj mamy napisane właśnie dzieci w wieku szkolnym, no to język z pewnością będzie bardzo prosty. Gdybyśmy napisali tutaj przykładowo pasjonaci geografii, tak, no to zdecydowanie byłby ten język bardziej zaawansowany. Dalej mamy ton. Tutaj akurat wpisany jest informacyjny. Możemy dopisać na przykład profesjonalny, casualowy, przyjacielski, bezpośredni, sprzedażowy i tak dalej. Ja proponuję tutaj jeszcze dopisać ciekawy, aby osoby oglądające tę prezentację faktycznie były nią zainteresowane. Następnie dopasowujemy język. Tutaj już sztuczna inteligencja powinna wykryć język naszych notatek i odpowiednio dopasować język prezentacji. Następnie mamy obrazy. Tutaj możemy dopasować, czy chcemy, aby sztuczna inteligencja je wygenerowała dla nas, albo może, żeby użyła obrazów z internetu lub żeby je automatycznie dobrała i zadecydowała, których ma użyć. Tutaj podpowiem, że na start w ramach darmowego planu otrzymujemy pewien limit kredytów do wykorzystania na funkcję sztucznej inteligencji. Ten kredyt przynajmniej w tym momencie się nie odnawia co miesiąc, a więc jeśli go wykorzystasz, no to już później nie będzie można korzystać z funkcji AI. Dlatego proponuję tutaj zmienić właśnie z generowania obrazów przez AI na szukanie ich w internecie. Kiedy przełączymy się tutaj na opcję obrazki z internetu, to wyskoczy nam dodatkowa opcja, gdzie możemy wybrać rodzaj licencji, jaki chcemy, aby obrazki były używane. Czy mają to być wszystkie obrazy, czy mają to być na przykład takie, które są dostępne także do użytku komercyjnego. W przypadku, kiedy użyjemy generatora obrazów AI, możemy tutaj także dopisać styl, w jakim chcemy, aby były tworzone te obrazki, na przykład
nowoczesny, infografika, czy co tam generalnie chcemy. Możemy także oczywiście użyć opcji automatycznej, wtedy znikają nam tutaj dodatkowe możliwości i sztuczna inteligencja za nas decyduje, jakie obrazy będą tworzone czy też dodawane. Ok, na tej stronie to już wszystko, więc klikamy w ten przycisk i przechodzimy na kolejną stronę. Teraz musimy dopasować styl naszej prezentacji. Po prawej stronie mamy szablony do wyboru i jest ich tutaj naprawdę dużo. Wystarczy, że klikniesz w ten, który Ci się podoba, na przykład ten kontrastowy, pomarańczowo-czerwony i automatycznie wszystko jest dopasowywane. Tak jak widzisz, jest ładne tło tutaj, przyciski i nagłówki są od razu również dopasowane kolorystycznie. Według mnie wygląda to bardzo fajnie, jest to niezwykle proste. Możesz się także przełączać tutaj między motywami, wybierając na przykład zakładkę profesjonalne i wtedy masz dostępne wszystkie profesjonalne motywy. Na przykład weźmy ten i wygląda naprawdę fajnie, nowocześnie. Ja poszukam jednak tutaj czegoś, co będzie bardziej pasowało do naszego lasu, drzew i przyrody. Po wyszukaniu natury zaproponowano mi właśnie taki szablon. Jest on bardzo jasny, przejrzysty, prosty, ale ma tutaj wstawki właśnie takie zielone, więc myślę, że będzie to odpowiedni wybór. Klikamy więc przycisk tutaj generuj, no i czekamy kilkanaście sekund na efekty, co stworzy za prezentację dla nas sztuczna inteligencja. Super, nasza prezentacja jest już gotowa. Po lewej stronie widzimy podgląd wszystkich slajdów. Możemy się tutaj szybko między nimi również przemieszczać, a w centralnej części widzimy właśnie naszą prezentację. Tutaj możemy ją również oczywiście dowolnie modyfikować. To, co mi tutaj się od razu spodobało, to to, że po podaniu naszej grupy docelowej, czyli że będą to raczej dzieci w wieku szkolnym, to grafiki są dopasowane do odbiorców. Bo według mnie obrazki, które są tutaj właśnie pododawane, świetnie wpasowują się w tematykę szkolną. Teraz w łatwy sposób możesz dostosować zarówno tekst, obrazy, jak i układ całej prezentacji. Zobacz, kiedy klikniemy na przykład tutaj w tą ikonę, to możemy teraz zarządzać układem, czy chcemy, aby obraz był po lewej, prawej, bardziej wyrównany w którąś stronę i tak dalej. Przykładowo przerzućmy sobie ten obrazek na prawą stronę, więc wybieramy tą ikonkę i obraz jest już teraz tutaj. Aby dostosować jakiś tekst, wystarczy, że w niego klikniesz i możesz go dowolnie modyfikować. Jeżeli klikniesz w niego na przykład dwa razy, aby się on zaznaczył, wyskoczy nam tutaj menu, które umożliwia nam dodawanie na przykład pogrubienia, pochylenia, zmiany kolorów i inne opcje formatowania. W niektórych miejscach mogą być również puste pola, które są przeznaczone na obrazki. Tak jak tutaj. Możemy je teraz wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji lub poszukać w bazie zdjęć. Ja poszukam tutaj w dostępnych obrazkach. Ten slajd dotyczy gór, więc powiedzmy, że wybiorę ten obrazek. I już on jest dostępny w tym miejscu. Tak więc, tak jak widzisz, ta edycja tutaj prezentacji całej jest naprawdę bardzo prosta, a większość zrobiła za nas sztuczna inteligencja. Co jeszcze warto wiedzieć podczas tworzenia edycji prezentacji, to to, że tutaj z boku mamy menu, z którego możesz w łatwy sposób dodać na przykład kolejny nagłówek, albo jakiś diagram, czy inny obrazek, wykres, czy element. Aby przedstawić prezentację, nie musimy mieć żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, że klikniemy w ten przycisk i możemy zacząć omawiać, przedstawiać naszą prezentację. Przechodzić między slajdami oczywiście możesz w łatwy sposób za pomocą strzałek. Ok, prezentacja gotowa, ale chcesz mieć pewność, że zadziała, nawet jeśli nie będziesz miał internetu. W tym celu najlepiej ją po prostu pobrać. Klikamy więc tutaj Share, a następnie wybieramy zakładkę Export. Teraz możesz ją pobrać właśnie na przykład jako PNG, czyli obraz, jako prezentację PowerPoint lub wyeksportować do PDF-a. Ok, wróćmy teraz na stronę główną i stwórzmy nową prezentację. Klikamy więc tutaj Create New z AI oczywiście i wybierzemy sobie teraz tą opcję generowania prezentacji za pomocą sztucznej inteligencji z promptu. Tutaj interfejs jest nieco inny, bo możemy zadecydować o długości generowanej prezentacji. Domyślnie jest wybrane tutaj 8, maksymalnie w darmowym planie może być aż 10 slajdów. Ja wybiorę sobie tutaj na przykład 3, żeby nie przedłużać. Następnie oczywiście dopasujemy sobie tutaj język, jeżeli chcemy, aby był polski. A następnie musimy tutaj opisać, co chcemy, aby było przedstawione w naszej prezentacji. Pamiętaj, im dokładniejszy prompt, tym lepsze osiągniesz rezultaty. Tak więc postaraj się tutaj uwzględnić wszelkie szczegóły, które były udostępnione w poprzednim stylu generowania. Czyli na przykład możesz tutaj uwzględnić długość prezentacji, możesz tutaj uwzględnić styl, w jakim chcesz, aby to wszystko było przedstawiane. Możesz tutaj także uwzględnić grupę odbiorców, aby sztuczna inteligencja wiedziała, jak ma dopasować styl i język do prezentacji. Oczywiście, jeśli wpiszesz jedno zdanie, na przykład prezentacja o AI, to też sztuczna inteligencja wygeneruje nam taką prezentację, ale może ona nieco się rozjeżdżać z naszymi oczekiwaniami. Tutaj niżej mamy też kilka propozycji, podpowiedzi, przykładowych promptów, co mogłoby się tutaj znaleźć.
Dalszy proces generowania prezentacji jest dokładnie taki sam, jak pokazałem go przed chwilą, dlatego nie będę już tego omawiał. Przejdźmy do trzeciej możliwości, czyli tworzenie prezentacji z linku. Dlatego zrobiłem wstecz i teraz wybieramy tą trzecią opcję. I tak naprawdę teraz mamy trzy możliwości. Możemy tutaj przesłać plik, możemy przesłać plik z naszego dysku Google, albo możemy wrzucić tutaj właśnie wspomniany link, na przykład do produktu z naszego sklepu internetowego. Ja na przykład wybiorę tą trzecią opcję, czyli importowanie danych z adresu URL. Po kliknięciu musimy tutaj wkleić adres strony. Ja podam tutaj link do mojej. Wklejam link i robimy import. Teraz musimy chwilkę poczekać, aż sztuczna inteligencja i aplikacja Gamma zaczytają dane z mojej witryny i przygotują prezentację. Zaznaczamy, że chcemy mieć prezentację, robimy kontynuuj. I teraz tutaj wstępnie możemy już podejrzeć, jak to wygląda. Niestety nie wygląda to zbyt apetycznie i przejrzyście, dlatego spróbujmy to podrasować jeszcze tutaj za pomocą sztucznej inteligencji, wybierając kilka innych opcji z bocznego menu. Tym razem sprawdźmy właśnie tą opcję podsumowania, czyli wyciągania najważniejszych informacji z tekstu i wybierzmy tą najkrótszą formę, więc zobaczymy, co z tego tutaj AI dla nas wygeneruje. Dalej mamy język polski, mamy obrazki generowane przez sztuczną inteligencję, format i wszystko się zgadza. Tak jak widzisz, zniknęło nam tutaj kilka opcji, takich właśnie jak dopasowanie stylu generowanych obrazków. Przechodzimy dalej, robimy kontynuuj, dopasowujemy szablon naszej prezentacji. Ja poszukam tutaj czegoś właśnie takiego nowoczesnego, technologicznego i najlepiej, żeby jeszcze było w moich barwach, czyli w niebieskim kolorze. Ok, powiedzmy, że ten motyw wygląda fajnie, więc robimy dalej generuj i czekamy znowu chwilkę na efekty. Ok, prezentacja jest już gotowa. Po szybkim przeglądzie, co tutaj sztuczna inteligencja dla nas stworzyła, widzę, że jest tutaj zaciągniętych sporo obrazów właśnie z mojej strony. Widzę także, że treści się zgadzają, bo mamy na przykład cenę strony internetowej za wykonanie jest prawidłowo zaciągnięta, a nie tak jak czasami sztuczna inteligencja potrafi sobie wymyśleć jakieś dane, więc to też bardzo dobrze. Niestety nie jest to aż tak perswazyjno-sprzedażowe, bo brakuje tutaj pewnych informacji, tak jak na przykład tutaj na końcu po procesie wykonania strony, wezwania jakiegoś do działania, informacji kontaktowych i tak dalej. Ale tutaj oczywiście możemy dodać kolejny slajd, klikając tutaj w ten wielki przycisk. Niemniej jednak uważam, że poprawki w takiej prezentacji będą trwały maksymalnie kilka minut, bo została nam tutaj już tylko i wyłącznie delikatna kosmetyka. Tak więc mamy tutaj zaoszczędzone co najmniej kilka godzin czasu na przygotowaniu takiej prezentacji i jej formatowaniu. To tyle na dziś, koniecznie polub ten film, będzie mi bardzo miło, a w komentarzu daj znać, w czym jeszcze chciałbyś, aby sztuczna inteligencja Ci pomogła.